tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Na konferencji Konfederacji, ja nazywam się Witold Łanowicz, za mną jest mecenas Witold Stoch z działu prawnego Konfederacji. Szkodnicy Tuska zaatakowali polskie lasy. Widać, że minister Henning-Kloska nie zna się za bardzo na temacie leśnictwa, bo oczywiście jednocześnie zakazując na 100 tysiącach hektarów wycinki drzew, zaleca, aby były wykonywane umowy i w tym zakresie będzie to bardzo ciężkie do wykonania. Przypomnijmy, że polski przemysł meblarski jest pierwszy w Europie, drugi na świecie, jeśli chodzi o eksport, 60 miliardów złotych, więc w tym zakresie przypomnijmy, że drewno jest bardzo cennym surowcem dla polskiej gospodarki i nie ma tu miejsca na różnego rodzaju ideologiczne rozważania, które wydaje się, że tutaj wkradły się do Ministerstwa Klimatu i tu jest sytuacja bardzo niebezpieczna, ponieważ religia klimatyzmu, jak widać, nie idzie w parze z dobrem gospodarki, polskiej gospodarki. To jest ogromny kłopot także dla firm, które zajmują się wycinką, które współpracują z lasami państwowymi. To jest problem także dla skrupulatnie prowadzonego planu wycinki drzew. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jednocześnie musimy dbać o dobrostan drzew starych, a jednocześnie po prostu traktować też i lasy, że są źródłem pozyskiwania bardzo cennego surowca, jakim jest drewno, a szczególnie drewno jest w tym momencie bardzo cenne, bo i Chiny chcą bardzo mocno ten surowiec skupować, więc jest to bardzo, bardzo ważne dla polskiej gospodarki. Niestety, ale polityka klimatyczna, polityka pani minister Henning-Kloski jest prowadzona niemalże schizofrenicznie i to już nie pierwszy tego typu przypadek. Mieliśmy wpadkę z wiatrakami, ustawą w tym zakresie, mieliśmy wpadkę z panią wiceminister, która deklarowała 90% dekarbonizacji do 2040 roku i musiała pani minister poprawiać swoją koleżankę. Więc sytuacja jest naprawdę bardzo nieciekawa, ponieważ widać, że nie ma tutaj pomysłu na prowadzenie dobrej polityki, wkrada się ideologia, natomiast gospodarka na tym bardzo mocno traci. Proszę o głos. Szanowni Państwo, Witold Stoch, Konfederacja. Miało być zupełnie inaczej, miało być profesjonalnie i praworządnie, a znowu mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać jako amatorszczyzna i łamanie prawa. Kolejna to taka sytuacja ma miejsce przy rządach koalicji, która miała właśnie zmienić styl sprawowania rządów po rządach PiS-u i Solidarnej Polski, także w kwestii lasów państwowych. Są bardzo poważne wątpliwości, czy pani minister Paulina Henning-Kloska mogła wydawać polecenia listownie leśnikom, które były także, jak donoszą media, ze sobą sprzeczne. Czy nie powinno tutaj być wydanego rozporządzenia? Nie ma żadnego dokumentu rządu Donalda Tuska, który mówiłby o lasach, na podstawie którego można by wydawać takie bezpośrednie polecenia. Dlatego tutaj pojawia się wątpliwość, czy nie powinno być po prostu wydane rozporządzenie? Czy mamy znowu do czynienia z działaniem na rympał, a podstawę prawną znajdzie się później? Jest co do tego tutaj duże prawdopodobieństwo. Dodajmy, że Platforma Obywatelska i Lewica, Polska 2050, PSL, wszystkie te partie, które znajdują się w obecnie rządzącej koalicji, mówią dużo o dialogu ze społeczeństwem, dialogu ze stroną społeczną, dialogu z innymi instytucjami państwa, a w tym przypadku nie mieliśmy do czynienia z dialogiem ani z leśnikami, ani z przedstawicielami przemysłu drzewnego, ani z zakładami usług leśnych w tej sprawie. Do tego przyznała się nawet pani poseł Magdalena Filix z Platformy Obywatelskiej, która podczas komisji nawet za to przepraszała, więc jest to fakt, który miał miejsce i który należy skrytykować, bo przecież dialog miał być podstawą rządów ekipy Donalda Tuska. Jak widzimy, tak nie jest. Być może do głosu doszły tam po prostu najbardziej radykalne organizacje, które chcą chronić drzewa i lasy za wszelką cenę przed interesem ludzi, przed interesem Polaków i obywateli. To nie
Polacy są dla lasów, tylko lasy są dla Polaków. I tutaj właśnie w tej kwestii powinien być prowadzony rzeczywiście zrównoważony rozwój. Tak, nie boimy się tego słowa. Konfederacja używa słowa zrównoważony rozwój, bo w przypadku lasów to ma zawsze największy sens. Nie powinno być tak, że gospodarka leśna jest prowadzona od sasa do lasa. Nie powinna być prowadzona przez polityków, nieważne czy to z lewej czy z prawej strony. Powinna być prowadzona głównie przez ekspertów, przez leśników, przez ludzi, którzy się na tym wszystkim znają. Rozmawiałem za rządów PiS-u i Solidarnej Polski z jednym z leśników. On narzekał na Solidarną Polskę, która rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie, że zaatakowała te lasy i chciała wziąć je jako swój łup polityczny. A teraz mamy do czynienia z tym samym w przypadku właśnie tych organizacji ekologicznych. Liczymy na to, że pani minister Henik-Kloska nie będzie po prostu wykonawcą tych organizacji, które można by nazwać pseudoekologicznymi. Konfederacja postuluje pozostawienie gospodarki leśnej fachowcom, leśnikom, ich pracownikom, a nie politycznym nominatom czy pseudoekologom. Warto także wspomnieć, że Polska nie ma czegoś takiego jak Narodowy Plan Leśny. Mają to inne państwa Unii Europejskiej. Pracujmy na dokumentach wypracowanych wspólnie z ekspertami, z leśnikami, a nie na podstawie ideologii narzucanej przez organizacje pozarządowe rządowi. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.